Ukraina, Rosja. Orędzie Andrzeja Dudy zapewnia o bezpieczeństwie granic Polski. Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy po wybuchu wojny na Ukrainie. Nasi sąsiedzi zdają dziś najtrudniejszy egzamin, ryzykując własnym życiem. Egzamin, którego stawką jest niepodległość ich państwa. Bronią nie tylko swojej wolności, ale wolności nas wszystkich, Europejczyków, mówił w swoim orędziu prezydent Andrzej Duda. Dodał, że Ukraina może liczyć na pełne poparcie ze strony Polski. Dziś nad ranem wojska rosyjskie rozpoczęły zbrojną agresję przeciwko naszemu sąsiadowi, niepodległej, suwerennej Ukrainie. Decyzją Władimira Putina w Europie rozpętana została wojna. Oznacza ona niezliczone tragedie, śmierć i zniszczenie, rozpoczął swoje orędzie prezydent Andrzej Duda. Dodał, nikt nie zna tego lepiej od nas, Polaków, tak ciężko doświadczonych przez wojny i agresję. Nasi sąsiedzi zdają dziś najtrudniejszy egzamin, ryzykując własnym życiem. Egzamin, którego stawką jest niepodległość ich państwa. Bronią nie tylko swojej wolności, ale wolności nas wszystkich, Europejczyków. Mogą w tym liczyć na pełne wsparcie ze strony Polski. Duda, dzisiaj tak ważna jest jedność, mówiłem o tym w Kijowie zaledwie na kilka godzin przed inwazją. Jako Polska byliśmy, będziemy i jesteśmy solidarni z ukraińskim narodem. Agresja rosyjska na Ukrainę to punkt zwrotny dla całej naszej zachodniej wspólnoty. Do tej pory wielu światowych przywódców łudziło się, że z Władimirem Putinem i Rosją można prowadzić negocjacje, zawierać porozumienia, które będą respektowane, mówił Duda. Podkreślił, że Polska wielokrotnie ostrzegała przed taką postawą. Mówił o tym prezydent Lech Kaczyński w swoim przemówieniu wygłoszonym w trakcie rosyjskiej agresji na Gruzję. Wtedy ostrzegał, dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Niestety nie wyciągnięto lekcji z tamtej tragedii i dzisiaj wydarzają się kolejne tragedie, dlatego dzisiaj tak ważna jest jedność i wspólne zdecydowane stanowisko całej zachodniej wspólnoty, podkreślił prezydent. Musimy na tę kolejną agresję odpowiedzieć niezwykle stanowczo, twardo, podkreślił prezydent. Dodał, w ostatnich dniach wielokrotnie rozmawiałem o tym ze światowymi przywódcami. Potrzebne są bardzo dotkliwe sankcje, które uderzą we wszystkie obszary funkcjonowania rosyjskiego agresora. W tych niezwykle trudnych dniach nie możemy dać się podzielić. Tylko razem możemy skutecznie przeciwstawić się złu. Najważniejsza jest jedność, jedność i jeszcze raz jedność. Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i zwierzchnik Sił Zbrojnych zapewniam o pełnej gotowości do zapewniania bezpieczeństwa naszym granicom. Stany Zjednoczone są i powinny pozostać liderem. Duda przekazał, że jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO. Jutro w Warszawie odbędzie się spotkanie przywódców państwa naszego regionu, a w Brukseli specjalny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy zjednoczeni, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim członkom sojuszu. Rosyjski atak na Ukrainę dobitnie pokazał, jak ważna jest obecność wojsk amerykańskich w Polsce i Europie. Dzisiaj widzimy wyraźnie, jak ważne są więzi transatlantyckie, mówił. Stany Zjednoczone są i powinny pozostać liderem w kwestii bezpieczeństwa na świecie. Wojna na Ukrainie stawia przed nami także inne poważne wyzwania. Musimy być przygotowani do przyjęcia wielu uchodźców z Ukrainy. Ludzi, którzy będą u nas szukać bezpiecznego schronienia przed tragedią wojny. Jestem przekonany, że okażemy im solidarność i udzielimy wszelkiej możliwej pomocy. Wielokrotnie pokazywaliśmy, że w momentach trudnych potrafimy stanąć na wysokości zadania, bo tacy jako naród jesteśmy. Ten trudny moment wymaga od nas wszystkich, szczególnie polityków i mediów, wielkiej odpowiedzialności, przekazał w orędziu. Na zakończenie zauważył, że jesteśmy i będziemy obiektem rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Nie dajmy się skłócić, podzielić i zmylić. Drodzy rodacy, dziś jako zachodni świat zdajemy egzamin z wiarygodności. To od tego, w jaki sposób wspólnie zareagujemy na zło, zależy przyszłość wolnego świata. W tych dniach odpowiadamy na kluczowe pytanie, czy wartości, które wspólnie wyznajemy, wolność, solidarność, praw człowieka, naprawdę coś znaczą, czy są tylko pięknymi hasłami. Dla nas,
Polaków, są one fundamentem. Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina. Niech żyje Polska, zakończył prezydent. Wybuch wojny na Ukrainie w nocy ze środy na czwartek. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w telewizyjnym wystąpieniu rozpoczęcie operacji specjalnej w Donbasie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju. Ukraiński MSZ poinformowało w czwartek rano, że rosyjskie wojska z różnych kierunków atakują ukraińskie miasta, w tym od strony okupowanego Donbasu i Krymu. Nieco później ukraińskie władze podały, że kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, południowe i północne granice kraju. Ukraina korzysta ze swojego prawa do samoobrony, zgodnie z prawem międzynarodowym, głosi oświadczenie ukraińskiego MSZ. W czwartek przed południem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się narada prezydenta, premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów i szefów służb w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Mamy do czynienia z bezprecedensowym aktem agresji, kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego przez Rosję, gwałtem na suwerennym i niepodległym państwie. Wierzę, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje, powiedział prezydent Duda po naradzie w BBN.